Hej, dzisiaj mam dla Was zawartość październikowego Mishi Boxa. Ten box wyjątkowo późno do mnie dotarł. Zazwyczaj one docierały około 20, tam 23, a ten niestety dotarł do mnie dopiero 3 listopada. Naprawdę bardzo późno. Nie wiem czemu, była niestety lekka obsuwa, więc w listopadzie mam dla Was po prostu październikowy Mishi Box. Zobaczymy, jak będzie z tym kolejnym, czy on będzie jeszcze w listopadzie, czy może już w grudniu. Kto wie. Październik na całym świecie jest miesiącem walki z rakiem piersi i w tym miesiącu w kopercie znalazłyśmy dodatkowo jeszcze taką informację o tym, jak można przeprowadzić samo badanie piersi. Wydaje mi się, że to wcale tak naprawdę nie musi być tylko październik. To jest informacja dla nas na cały rok, abyśmy się badały, abyśmy dbały o swoje zdrowie. No i tutaj mamy właśnie taką informację, jak możemy to same wykonywać, na co zwracać uwagę. Myślę, że bardzo przydatne informacje dla wszystkich osób, dla tych, które jeszcze nie zaczęły samo badań robić, przeprowadzać i dla tych, które to robią, myślę, że też po prostu najlepiej się edukować cały czas. I co to w ogóle jest to Mishi Box? Mishi Mask w zasadzie. Mamy właśnie na tej stronie mishibox.com mamy dwie opcje. Mamy opcję subskrypcji boxa koreańskiego oraz opcję subskrypcji samych maseczek koreańskich. I ja właśnie wybrałam tą subskrypcję maseczek i to kosztuje $13,95 co miesiąc plus $5,95 za wysyłkę, więc $19,90 za to pudełeczko, które Wam pokażę. W pudełku, będę tak mówić w pudełku, no bo to jest koperta, ale w pudełku znajduje się 10 masek różnego rodzaju, na przykład w zeszłym miesiącu trafiła się maska w czepku na włosy, trafiła się też maska z Dr. Jart. Więc trafiają się bardzo, bardzo różne maski. W zasadzie są to maski takie bardziej uniwersalne, można powiedzieć, czyli gdzieś pojedyncza się trafi jakaś atakująca, jakieś problemy, powiedzmy zwężanie porów czy coś w tym stylu. Natomiast generalnie są to maski, które mają łagodzić nasze podrażnienia, koić skórę, nawilżać, bo jak wiadomo, subskrypcja jest skierowana do ogromnej rzeszy ludzi i trudno jest zdecydować, która maska akurat będzie dobra, więc wybierają raczej takie uniwersalne maski. Więc pudełeczko kosztuje $19,90. W zależności od tego, po jakim kursie będą pobierane pieniądze, to może być w okolicach 75-80 zł i też w zależności oczywiście od kursu dolara i tego, jaką kartą płacicie, w jakim banku macie konto. Ja mam konto w mBanku i u mnie to jest około właśnie 74 zł, czyli ten dolar wychodzi po około 3,70, 3,76 czasami. Bywa różnie, natomiast czasami jest tak, że jak płacicie przez PayPal, to może wyjść troszeczkę inna kwota, czasami nawet niższa. Do tej pory miałam dwa takie pudełeczka, możecie oczywiście je u mnie na kanale zobaczyć i tam wartość przekraczała $30, to było około $33 tak dokładnie, więc wydaje mi się, że to może być właśnie coś, co się powtarza. Więc w teorii płacimy za pudełko $13,95, w praktyce u mnie wychodzi prawie $20, ale dostajemy maski o wartości $33. I w takim razie zaczynamy. Pierwsza maska, którą wyciągnęłam zgodnie z tą karteczką, mamy tutaj Urban Doll Kiss City Azulen Tone Up Mask. Czyli to jest taka maseczka, w ogóle opakowanie jest świetne, bombowe, bardzo mi się podoba. Ciekawe, czy jakąś fakturę na masce też będę miała, na przykład okulary. To byłoby fajne, ale zobaczymy. Jest to maska, która ma łagodzić i koić naszą skórę oraz właśnie pomagać ją rozjaśnić. Wartość takiej maseczki to jest $3, czyli no na nasze powiedzmy około 10 zł. Kolejna maska jest to taka maska karnawałowa i ja te maski, powiem Wam, widziałam na AliExpress po dolarze, o ile się nie mylę. Dokładnie prawie, że identyczne opakowanie. Tutaj mamy, to jest MediHeal Mask Dress Code Violet i jest to właśnie Tone Up Care, czyli zawiera ekstrakty, które mają łagodzić podrażnienia i nawilżać naszą skórę. Wartość takiej maseczki to są $3 również, czyli ponownie jest to około 10 zł. I jeżeli ta maska jest podobna do tych masek, które widziałam na AliExpress, to ona będzie miała właśnie tutaj, wiecie, tą maskę karnawałową. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie, na pewno ją sobie przetestujemy. Nawet nie trzeba widzieć, tutaj już z tyłu na zdjęciu widać, że ona faktycznie będzie miała takie coś. Kolejna maska, Jezu, myślałam, że ona faka pokazuje. Naprawdę w pierwszej chwili wzięłam, myślałam, że o, po prostu dziewczynka stoi ze środkowym palcem, ale nie. Mamy tutaj faski? Sunglass Tina Whitening Mask, czyli ponownie maska rozjaśniająca i wybielająca, tak trochę trudno powiedzieć, bo rozjaśniająca to jest brightening, a whitening
to jest, która ma nam pozbawiać nas przebarwień, może coś w tym stylu chyba, nie? Zawiera ekstrakt z pomarańczy, ekstrakt z cytryny oraz ekstrakt z limonki, czyli faktycznie jest taka mocno whitening, aby właśnie rozjaśniać naszą skórę, a tutaj jest brightening dalej. Więc widać, że chyba używają tych dwóch słów zamiennie, więc mamy tutaj whitening, brightening mask. Aha, wartość. Wartość tej maski również 3 dolary. Kurczę, zazwyczaj były takie maski 2-dolarowe, a teraz kolejna maska i 3 dolary. Okej, idziemy dalej. Słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda. Mamy tutaj Medilab The Change 3D Lifting Mask Pack. Czyli tu wygląda na to, oczywiście nie będziemy tak wyglądać, ale patrząc z tyłu na zdjęcia, wygląda na to, że mamy maseczkę na buzię oraz maseczkę właśnie na podbródek. Ja powiem Wam, bardzo polubiłam te maski. Ostatnio używałam tej maski z Mediusa i ona właśnie ma taki, ma po pierwsze maskę, po drugie właśnie to jest druga część, to nie jest jakby całość, tylko to są dwie oddzielne części. I to jest naprawdę fantastyczne uczucie, kiedy nakładacie tutaj tą część, zaciągacie ją tak wiecie na uszy i ona tak trzyma i ściska Waszą buzię. Dla mnie to jest niesamowite uczucie i takie odprężające wręcz. Ale wracając do tej maski, jest to maska, która zwiększa elastyczność naszej skóry, ma zawartość kolagenu, aby też nawilżać i kosztuje aż 6 dolarów, ale no patrząc po opakowaniu, patrząc po tym, co tam ma się w środku znajdować, no to myślę, że te 6 dolarów jest całkiem zrozumiałe, ona, czyli na nasze to jest około powiedzmy 20-24 zł. Wydaje mi się, że te z Mediusa są trochę tańsze, ale porównamy sobie ich działanie, zobaczymy jak ta się będzie sprawdzać w porównaniu do tamtych. I kolejne dwie maski to są maski z marki SNP i to są maski z cyklu zwierzaczkowe, natomiast czemu ten cudzysłów, to zaraz Wam pokażę pokażę Wam drugą maskę. Pierwszą maskę mamy maskę z wydrą, jest to maska, która zawiera wodę kokosową i kwas hialuronowy, aby nawilżać naszą skórę. To musi być czad. Woda kokosowa i kwas hialuronowy to musi super mega nawilżać i jeszcze bycie wydrą. Boskie. Wydaje mi się, że już chyba te maski widziałam na Instagramie. Nie jestem pewna, ktoś w tej masce występował. No i druga maska zwierzaczkowa, słuchajcie, to jest czad. To jest smok. To jest maska smok i również zawiera wodę kokosową oraz lukrecję? Licorice? Tak, lukrecję. I jakiś japoński ekstrakt. Napiszę Wam tutaj aby właśnie łagodzić podrażnienia, ale maska smok to będzie czad, po prostu już się nie mogę doczekać. I te maski kosztują po 3,5 dolara, Jezu, myślałam, że będą takie 2-dolarowe maski, a one 3,5 dolara, jeszcze droższe są. Wow, trzeba policzyć ile to w takim razie ten box kosztował. Kolejna maska to jest maska dobrze myślę znana wszystkim tutaj na YouTube, bo bardzo często polecana. Mamy tutaj Tony Moly, seria Unreal i tutaj mamy maskę tak zwaną ryżową, czyli mamy ekstrakt z ryżu, aby właśnie łagodzić i znowu rozjaśniać naszą skórę. I ta maska kosztuje 3 dolary według tego, natomiast na Yolse ten taki zestaw właśnie Unreal można dostać w naprawdę dobrej cenie, więc jeżeli nie znajdę linka, to odsyłam Was na Yolse, żebyście sobie tego dokładnie poszukały. Natomiast no, te maski wiem, że są fajne, nie miałam ich za dużo, tej akurat też nie, więc też super, że będę mogła przetestować. Maska halloweenowa się jeszcze trafiła, no bo to miało być przed Halloween dotrzeć. Mamy tutaj Doktor 119, nie wiem, Monster Halloween Soothing Mask. Jest to maska, która oczywiście ma łagodzić podrażnienia, nawilżać, zawiera jakiś ekstrakt, którego wymówić nie potrafię, więc oczywiście też napiszę Wam tutaj na ekranie, aby właśnie łagodzić naszą skórę i nawilżać. I jeszcze dwie takie małe rzeczy. Aha! I wartość tego również 3 dolary. Większość jest 3-dolarowa, ale już wiem dlaczego. Dlatego, że dwie ostatnie rzeczy to nie są maski. To są takie drobne, malutkie rzeczy od Etude House. I mamy tutaj oczywiście plasterek na nos oraz płatki pod oczy. I plasterek kosztuje dolara, a płatki pod oczy 2,5. Czyli mamy z Etude House nie miałam jeszcze nic, słuchajcie, żadnej maseczki nie miałam z Etude House. Znam oczywiście tą markę, bo jak chodzę sobie po Yolse, no to często ją widzę. Ale fakt faktem, że chyba niewiele, może coś miałam, ale nie używałam. W każdym razie masek żadnych od nich nie miałam, więc też się cieszę. Wiecie, ja płatków pod oczy nie lubię za bardzo stosować, rzadko kiedy używam,
No ale może kiedyś spróbuję, no skoro już dostałam, to czemu by nie. Podliczyłam sobie wartość całego pudełka, wyszło mi 31,5 dolara, więc znowu przekroczyłyśmy magiczną wartość 30 dolarów i wydaje mi się, że to będzie tak krążyło, czyli w okolicach 30-33 dolarów. Więc wartość jest całkiem w porządku. Fajne są te maski, podobają mi się ta maska ze smokiem, w ogóle czad. Naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak się będą sprawdzały. Pomyślę jeszcze, czy zrobię taki sam film, jak wtedy robiłam. Myślę, że to jest jednak fajny pomysł, dlatego że zawsze można się wrócić do tego i zobaczyć, która maska jak nam się sprawdziła. Więc zobaczę, jak to zrobię i najwyżej się taki film po prostu w niedługiej przyszłości na moim kanale pojawi. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podobają te maski, czy miałyście któreś i jak się Wam one sprawdzają. Jestem bardzo ciekawa, bo nie wszystkie te maski są niedostępne w Polsce. Część już widziałam u nas, szczególnie SNP, Tony Moly czy Etude House, takie spokojnie można dostać na Yolce. Wszystkie maski oczywiście znajdziecie w opisie na dole, jeżeli znajdę linki, to oczywiście też Wam je podlinkuję. Albo będzie to do strony Mishi Boxa, albo do strony Yolce, w zależności gdzie mi się uda oczywiście znaleźć linki. Dzięki serdeczne w takim razie dziewczyny za oglądanie, trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłego dnia i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa pa!